Siostrze, ty! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett. To kolejny materiał z gry Metro Last Light. Redux. Czemu mnie tutaj... No ja nie widzę takich aur, jak ty tam młody tam masz. Widzę za to fajne skrytki. Jakimś jarkiem zaworkiem, czy tam jaworkiem, to zależy. Z tego co pamiętam, jest chyba jakieś osiągnięcie za przejście misji most bardzo szybko. Okej, czerwoni źli, rozumiem. To jest złe. To nie jest dobre i to nie jest dobre. Dzięki, młody. Chyba łatwiej przeprowadzę eksterminację. Ale mrozi ta pogoda. Nie tylko pogoda, można by rzec. Zawsze znajdzie się ktoś, kto mrozi. Nie no, dublet to nie broń, kolego. W takich miejscach to tu trzeba mieć jakieś WSW albo inne piękne rzeczy. Ja nieprzypadkowo mówię o WSW. Oj, nieprzypadkowo. Hej, wierzę ci. Kluczyk jak najbardziej przygarnę. No, mina. Niezła mina, ci powiem, kolego. Niezła mina, ja już mam full ammo. Okej. Okej. Lubię tę broń, no cóż mogę rzec. Zintegrowany tłumiczek. Jest świetna. Ale teraz pytanie, no mamy takiego pięknego kałacha, no... State of the art, jak to się mówi, tak? Ale WSW, no... Wiecie, no, trzeba mieć jakąś różnorodność, nie? Poza tym na bestyje, no to jest Saiga. A na wszystkie inne, no to będzie WSW. No widzę. Razem nas wahato. A się przewrócił? Jaki mocny ponoć. Taki wartownik. A na warcie nie jest w stanie wystać. No proszę. Dobra, gra ewidentnie mówi graj ze strzelbą, no to będziemy ze strzelbą. Jak kogoś zastrzelę, to będzie czego zbierać, no chyba, że diamony, no z nimi to... No. Legowisko widzę, ktoś sobie urządził z trupów. Rozumiem, że to pewnie naturalna kolej rzeczy, ale nie aprobuję czegoś takiego. O, proszę, save. Pipe bomb. Zwykły, no to można wykorzystać w takim wypadku. Zegarek tu mi tyka. No to wymieniamy. Nikogo za mną nie ma. Nikogo za mną nie ma. Tylko przede mną są. Dobra. Chcecie się postrzelać i pobawić? Nie ma sprawy. Bo mnie na to stać. Zapraszam te psioniczne nosaliski. Teraz nosa to nie będą miały. A z lisem nie będą podobne nawet. Mógłbyś, człowieku małpo? Dziękuję. Ten, co chciał maseczkę przecierać. Przetrzyj sobie, jak potrzebujesz, nie ma problemu. No i pięknie, amunicja wyzbierana. Lecimy dalej. Seria idzie całkiem sprawnie, bez jakichś takich większych problemów. Nie wiem, z czego to wynika, czy poziom trudności jest dopasowany do gracza, czy może, nie wiem, niektórzy porywający się na takie gry nie umieją w nie grać.
Może wynika to też ze znajomości samej gry. Spróbuj tylko choć raz otworzyć japę. No i spróbował, i otworzył, i namówił. Mógłbyś? Okej, czyli nie mógłbyś, rozumiem. Chciałbym zobaczyć tę świnkę, ale mi uciekła. Okej, mam. Problem sam się rozwiązał, dziękuję. W ogóle coś taki jakiś pływający ruch mam, nie wiem czemu. Nie powinno tak być, tak jakby się Artyom lekko ślizgał. Taki niby silny, taki wielki i potężny. Atakiem psionicznym nie jest w stanie mi nic zrobić. Tam właściwie dźwiękowym jest, to nie jest do końca psionika. No i co, ktoś jeszcze? No nie, no trzeba przetrzeć maskę, bo tutaj za dużo łez, pi. Całe szczęście nie potu. Byłoby obleśnie troszkę. Kurczę, no masz tę samą broń, tylko bez tumika, no ja bym brał. Wiem, no nawet. Tak, tu się nie dostaniemy. Nic dalej nie ma, no to idziemy na... Sybir, na północ, na górę. Dobra, biegniemy i się nie wytrzymujemy. Ale maskę to sobie wymienimy. No dobra. Tyle było z planu niezatrzymywania się. Chcę nową maskę, czy to tak wiele? To leży mi na niej. Dziękuję. Jedny się mijano. Nie podumał trochę. Dobra, dawać mi tę maskę, o której była mowa. No pokaż się, jak taki cwany jesteś. Nie ma problemu. I co? Właśnie widzę, że ta grupa to tak wybita została lekko. Dobra, i w tym momencie ja mówię wam do widzenia. I tym akcentem kończymy. Najlepsze jest to, że nikt nawet nie spróbuje mnie zaatakować w momencie, że sobie wpinam haka, ani nic. No co tam? Wiecie, że ten demon jest nieśmiertelny i musi coś odwalić, prawda? Nie jest tak, że to nie jest oskryptowane czy coś. Więc... no. Czy bym strzelał, czy nie, i tak się musiało to tak skończyć. Szkoda, młody, nie ryzykuj. No, duży i durny, no. Takie już są. No to dobrze, że pracujesz. To dobrze o tobie świadczy, młody. No. Ten kawałek lewituje? No to wygląda. Dziwne. Ale paranormalne. Nie mogłem powiedzieć normalne, więc no. O, proszę. Otwierać. Dobra, wszystko mamy. Zebranie. No czemu jest taki jakiś pływający ruch? O co chodzi, Artyom? Co ty się tak jakoś ślizgasz jak na lodzie? Co się z nogami stało? Jest ten deszcz? Nie wiem, no zobaczcie. Zostaje biec, a on jeszcze... Nie wiem, za jakich drzwi? Wrota do piekieł może mnie szatan woła, nie wiem. Ciężko powiedzieć. O, teraz mogę... Mogę normalnie, no nie wierzę. Nie ma ślizgania się.
takiego wała. Co tam wypatrzyłeś, młody? Jak masz na coś oko, to mi powiedz, to ja tam z chęcią wskoczę. Przejrzę zawartość. Zaopiekuję się. Jakimś łupem. Zwycę łóżko po Bośku. Nie wskoczymy. Jest zabezpieczone, żeby gareciarz nie wskoczył. Po takich drabinkach nie pozwalają się wspinać, a szkoda. Można byłoby semafor przestawić czy coś. Będzie bum, ale to nie szkodzi, bo nic mi się nie stało. Okej, podpalające. Rozumiem trend. Kurczę, ten rewolwer jest tak dopakowany. Jemu nic nie brakuje. Chciałem powiedzieć, że może coś tam jeszcze by się dało dołożyć, ale... No nie ma czego dołożyć. Tam ludy. Bo jesteś się na nich napadać, ale na zli. No to spoko ziomki do wymiany. Może sobie kupię jakąś taką snajperkę ostateczną, jakiegoś rewieda. Góry. Ja wiem, czy chcę tam wchodzić. Tam mogą być ludzie inwalidy. Nie słuchałem tatu przecież. Ja bym nigdy. No dobra, idziemy. Nie ma co tutaj się rozdrabniać. Znalazłem jedną skrytkę. Musi mi wystarczyć. Dzień dobry. Kto taki? Usio w paradku, mużyki. Przybierajcie stwoły. Geta ż ranger z polisa. Geta, ty na kolco zabrał się? Tady pospieszaj się. Tam niejaka woltuznia. Nawet nas propuskać. A ciekawe, czemu nie chcieli cię przepuścić. Masz może pomysł, kolego? Możesz pohandlować chłopcami. U nas pirakur jeszcze chwilin 10. Potem pójdziemy dalej. Nie no, ja bym was nie zastrzelił. Nie tak, że gra mi nie pozwala. Po prostu nie widzę sensu. Chyba, że pojawią się tutaj jakieś złole zaraz i na nas napadną. Jak myślisz? Ostatnia okazja na handel, powiadacie. Dobra, to może już nie będziemy tak sprzedawali, skoro ostatnia szansa. Amunicja do ciężkich karabinów, powiadacie. No to kupimy, staćmy. Ale stalowych kulek nie potrzebuję, no nie będę z tego strzelał. Ty pokaż, co masz. Celownik laserowy, jasne. Tłumik, no mamy. Jakąś dwójeczkę, czy pod czerwień? Dwójeczkę wciśniemy. A co tutaj masz? Tichar, cichy, azbest, jest ok. RPK, no i jest prywiet. Czudowa zbroja, tobie pasowatyme. Tankier, pięknie. Wymieńmy. No wydaje mi się, że to uczciwa wymiana. Ty podobisz jaki stan. Żadnej podrapanki. Celownik czwórka. Odbłyśnik. Pękniony magazynek. Wskaźnik laserowy. Dzięki, byku. No. To jest bestia. Z tego to się będzie eliminowało. Dobra, mam wszystko co chciałem tak naprawdę. To teraz zaczynamy strzelanie amunicją wojskową. I mówię to nieironicznie. 2416 naboi. Kto mnie powstrzyma? Nie będzie już więcej handlu, to jest ostatni moment w grze. Dosłownie jeden krok. Już się zbieracie? Wiesz, że powietrze was nie boli? No dobra, to na razie. Nie no, przecież bym do nich nie strzelił, to jest raczej oczywiste. Młody. No właśnie miałem mówić, użycz mi wzroku.
щоб через 15 хвилин знати, як свої 5 пальців. Завдання зрозуміле? Так точно, товаришу лейтенанте. Виконуйте! І тут немає! Увага, ворог! Де? No prawie to samo co ja, tylko że ja wolę mieć na nim dwójkę. Co tam strzela? Szukajcie! Jeśli prograwimy, zerwemy wszystkie zadania. Dobrze, że się ulotnili, bo tak to pewnie by ich gnojki odstrzeliły. To są takie już asy gwiezdnej floty, a nie jakieś przydupasy, więc... z nimi to łatwo nie będzie. Młody, weź odwróć jakąś uwagę. Ja mogę to wszystko zrobić sami po cichu. Ej. Bro, that's basically my weapon. No. Wiecie, że zrobiłem to tylko dlatego, że mnie na to stać. Ktoś? Tak. Tak. Pytania, gówniarzu zasrany. Tutaj z tego co kojarzę chyba też jakiś save był. Niewykluczone. Się kojarzy. Dokładnie, jest i save. Potrzebujemy klucza. A klucze jak zwykle pewnie ma Hagrid. No my Hagrida tutaj nie znajdziemy. Aha, nie, on miał celownik na podczerwień. No to jestem usprawiedliwiony. Wracamy do mojej broni lepszej. Sorry, byku. Leonid Bykow, ale... to jest lepsze. Znaleźliśmy skrytkę. Tajne przejście. Co Tribocha, jak ja nic złego nie zrobiłem? Chyba niepoważni jesteście. Ja tam cały czas w kamuflażu z zegarkiem. Po cichu. Po cichu znaczy się. No. Tam jotki się dodaje. No, panie snajper. Coś zobaczyłeś może? Ale snajper chyba miał takie WSW jak ja. Proszę nie odwracaj się, proszę nie odwracaj się. No, to jest dokładnie to, co ja miałem. Się dało zaoszczędzić, nie ukrywając. Ładna sajga, byku. No dobra, gratulacje. Okej, to jest prawie moja sajga. Ale mi serce wali w głowie. Ostatni gościu musiał mnie zobaczyć. No widzicie jak to jest? Dobra, gdzie jest ten klucz? Bo ja wiem, że on gdzieś tutaj jest. I na pewno nie wymaga to przejścia do następnej strefy po lewej. No właśnie. Gdzieś tu był klucz. Ale towarzysz nie chce mi powiedzieć gdzie. Teraz będziemy tak chodzić i szukać. No nie no, tutaj na początku na pewno go nie było. Zauważyłbym, no ludzie, dajcie spokój, nie jestem taki ślepy, żeby nie zauważyć, jakby tutaj miało coś takiego być. No, no, no. To inaczej. No właśnie, no ja jeszcze tego kluczyka nie znalazłem. On gdzieś w tej strefie był, gdzieś sobie wisiał radośnie. Jakimś blacie może leżał.
ostatnie komórki. Warto by było ruszyć, nie? W tunelach to na pewno nie było, no jestem prawie pewien. No mi się wydaje, że normalnie jakoś dało się tam wejść tutaj na bok, ale... Wszystko wskazuje, że nie do końca. Dobra, dajcie mi moment, zaraz to znajdę. No i proszę bardzo, znalazłem od razu. Niepotrzebnie aż wcisnąłem pauzę, żeby zaoszczędzić was... wasz czas, no ale... No. Tak. Bo to jest dosłownie jedyne miejsce, które przychodziło mi na myśl. Którego nie zwiedziłem. I ostatecznie z tej snajperki nie strzeliłem, bo chciałem po cichu. No i mam za swoje. Osiem naboi. Warto było. Tak. Osiem naboi. I nikt nie boi, kiedy gareciarz ma 8 naboi. Po cichutku, powolutku. Bo tu światło świeci, jeszcze ktoś mnie zobaczy. No dobra, dobra, spokojnie, nie symuluj. Nie chodzi u tebe takie korysne. Tepar rozumie, dla czego. Przynosu się. Я тут. Я можу допомагати. Сили одного не завжди достатньо. Дякі. Кулагіне, ти з Мінкіним пройди маршрутом. Можеш ще караван наженемо. Клевицький залишається зі мною. Слухаюсь, товаришу лейтенанте. Слухаюсь. Вже споро вийшло перед шерег. То добре. Nie róbcie mi tak, to jest najgorsza forma tortur. Nie. Nie na to żadnym oła. Dośno. Oni dawno już wyszli. Trzeba spróbować. No i co nam tak? Do kilobamy nie gramy się i tych. To jest tam bez terenów. Nie wiem, co. Pojęcia nie mam. Szkoda, że to nie jest tak, że raz na jakiś czas sobie mogę odpalić tą termowizję. Ale światło tu ostro daje, na całe szczęście mnie nie widać. Prawda? Nikogo nie możecie powiadomić, że ktoś was napadł. Boli to, nie? No jakbym chciał, to bym mógł. Ale jestem ponad to. O ile mnie nie sprowokujecie, no wiecie. Pacyfizm to jedno, ale nie jestem idiotą. Raczej. Ty czego tam stał jak sow? Ano, czekaj, Bogdure. Słuchaj, co słuchaj? Mnie co was tutaj za rączko sudy wodyty? Ano, powtórę, otrzymamy... I sobie filtr wymieniamy. Znajdź pro nas. Duży czerwoni. Duży chodzi. No czerwoni, no komuniści, wiadomo. Ty dywis, nie zabuł. A też to nie twoja tajemnicy. Czy ty dumajesz, że ten ranger, jak tyle pobaczyć od razu, łobimy? No ja... Nie ja się knu. A oni czekają przy tych drzwiach, którymi normalnie można byłoby wejść. No ładnie to obstawiacie, te drzwiczki. Czekacie na niego? On już wszedł czy nie wszedł, bo nie wiem. Oj. Nie no, nie pozwolę sobie na coś takiego, to jest zbyt piękna okazja, żeby po prostu pocisnąć z nich łacha. To jest taki ultimate joke, że oni czekają i czekają, no zaraz tam wyjdzie na niej ten kurczę zły Artyom, nie? Zaraz go macie, założę się, że otworzy te drzwi. Chwila, moment. Kilka
а не людина. Знову війна. Начебто щойно з фашистами помирилися. Палочки, дивіться там, уважніше. Ну, а не там все гадачі і ще розпрашачі. Побачите, ще через то вас хтось нападне. Ти що, ніц не було? Було щось, колего? Мені ще видає, що ні. Ну то я ніц не бачив в кожному разі, може ти щось бачилаш? Мі повідь. Jak tam łączności? Oj! Teraz może być nieciekawie. Kto tut? Hej! Nikogo tu nie ma. Worek pobliżu! No i tyle było zaskoczenia, no trudno. Czekajcie, to teraz Artiem może wejść przez drzwi, no. Możemy w końcu uczciwie rozpocząć tę walkę. Co wy na to? Patrzcie. Oj, nie mogę jednak. Nie od tej strony. Się dobrze składa. Już biegnę, już zaraz przyjdzie do was ten nieszczęsny, złośliwy stalker. I lecimy. Naszych biut! No jestem, co tam? Trywoga! Ej, co się stało? Co dopiero tu przyszedłem, a już ludzie leżą i gryzą gleby. Ej, młody, wiesz coś może? Dawaj tę maskę. Masz moją. No nie wiem, no sorry, ja co dopiero tutaj tak się w sumie zgłosiłem, żeby ogarnąć temat, ale... Widzę, że już nie ma czego ogarniać. Ktoś tu elegancko was zaszedł. Oj, była amunicja, hehe. No naprawdę, nie mam pojęcia, co tu się stało. A już dostałem zapis, to znaczy, że wszystko zostało ładnie zrobione po cichu. No cóż. No nie wiem. Ja tutaj nikogo w każdym razie nie widziałem, no. Biedny gościu. Amunicja snajperska już ta najmocniejsza, no. Wiadomo czemu ją dają. To nie przypadek. To zaraz, czy my tu nie wychodzimy w kolejnej strefie? Dokładnie, więc kluczyk pominąłem, to trzeba się cofnąć, tak nie można. Nie, zaraz, to jest... Dokładnie to samo miejsce. Dobra, gościu. Oświeć mnie, gdzie jest klucz i czemu go pominąłem? Czemu nie mogę znaleźć klucza? Jak to robię? Taki byłem alfa, omega, gamma, delta... W ogóle. Coś mi mrugnęło, dokładnie. Klucz jest w stacyjce. Hehe. Jest całkiem zabawne. Nie do końca w stacyjce, ale... Nie ma co krzywić klimatu. 46 naboi. No i jest spoko. 2500. Ja mam w sumie już taki zestaw broni, który bym chciał mieć. No to co ja mam ci powiedzieć, młody? No to jak się boją i chcą mnie zabić, no to... To albo się boją i spieprzają, gdzie popadnie, albo są żądnymi krwimordercami i nie czują strachu. Bo to nie jest tak, że oni w samoobronie chcą mnie zabić. Oni są tutaj typowo po to, żeby mi naklepać. Tylko mają ten problem, że ja mam 2500 naboi, więc jak ktoś mnie zabije, to będzie bogaty. A na to nie możemy pozwolić. I od pojebów wyzywają, naprawdę. Nie, no to...
Może zamiast ogłuszać, to jednak zabijanie. To bardzo brzydkie słowo na P. Nie zgadzam się na takie traktowanie. Karczycho, gnoju. Zastanów się jeszcze raz nad tym, jak mówisz o innych. To jest niepoważne, no... Ludziś. Dobrze, jestem na kucku. Chodzę na górę. Eliminuję snajpera. Trzeba było się nauczyć stosunku i kultury. Dobra, mamy zapis. Nie zabiłem. Cały czas jestem pacyfistą. Nie wierzę, że gościu spojrzał się akurat w to miejsce. Ach, bo oczywiście Artyom musi wstawać po wykonaniu obezwładnienia. Masz, Stryboga. Gdzie wy macie niby trupa? Gdzie wy macie niby trupa? Ja bym nikogo nie zamordował. Więc coś mi tu nie gra. Ktoś kogoś sprzedał. W sposób. Nie no, nie podciąłbym mu gardła, no dajcie spokój, ludzie. Znacie mnie, ja taki nie jestem. Po prostu zastanawiam się, kto kogo gdzie zobaczył. Artyom, weź mi permanentne kucanie, nie wiem, przyklej se kolana. Na moment się podniosłem, przepraszam. Ja ogólnie wiem, że tej sekwencji tak naprawdę nie da się tak do końca chyba całkowicie po cichu zrobić, ze względu na to, że w którymś momencie. Dziękujemy, że istnieją dyski SSD, to jest piękne. No i co, krzyczycie, że wróg, ale mnie nie widzicie. Zdecyduj to. Leśnicki tylko przeżył, no to tam znowu pewnie jakiś wilk samotny. Już przestałeś się kręcić? Podniosłem się na moment i to wszystko. Dokładnie. Kurczę, ten jeden krok, ta jedna stópka mała. Stopy, stopy. No kurczę, gościu, tak mnie ten priewiet kusi. Widzisz ten laser? Teraz będziesz miał twarz Sosnowskiego. No, czemu ty typie się tak nagle odwracasz, jakbyś już o wszystkim wiedział? No, widzę przez ściany. Ciekawe. No, ten laser tak coś działa.
Oj. Tylko za dużo kolego nie zobaczył. Byś tylko za dużo nie zobaczył. Bo pożałujesz. Wzrok to ci wypali od razu. To może jednak wyobraźnia i zgasisz? Nie zostawiasz mi wyboru. Już i tak mnie wykryli, domyślam się. No w każdym razie tak się zachowują. Może jednak nie? To macie szczęście, to mogę was oszczędzić. Ktoś krzyczy. No i pięknie, dobra, no trudno. Ci, którzy oszczędzili swoje życie, no to gratulacje, a ci, którzy wybrali śmierć, no to nawet mi was nie żal. Tak z takiej lupy dostajecie strzał. Już? Już nawet twarzy nie będziesz miał zbierać z czego. Coś jeszcze? No właśnie, tak myślałem. Nie warto było ogólnie, nie warto, bo to... No chyba lepiej zachować życie, ale ja tam się nie znam, więc... Ci, którym oszczędziłem tego losu, no to gratuluję, wygraliście w teleturnieju. A ci, którzy byli tacy bardziej nastawieni na... walkę? No to... Gratulacje, to teraz macie walkę sami ze sobą. A ja idę po tą amunicję. O ile dobrze pamiętam, że to była ta snajperska amunicja gdzieś tu. Może coś mi się popieprzyło i nie było żadnej amunicji nigdy. What if there was no ammunition? To było tylko przejście takie dla zakradnięcia się na plecki. Nice. No trudno. Może zaraz spotkamy kolegę Leśnickiego i mu wyperswadujemy parę rzeczy. Mówisz? Zdejmujemy maskę, jak go znam. No i co, wchodzimy mu do głowy? No zobaczmy, jakie mają plany. No masz te próbki wirusa w laboratorium. Здорово, лисичко. Як усе, спокійно? Так, порядок. Чого нас тут взагалі поставили? Ну та добре. Пост став. Щось видно важливе. Пост прийняв. Бувай. Ах. No masz sporo za uszami, chyba nie zasłużyłeś na łaskę. Duże dobre, Lisnicki. Teper, towarzyszu Morozow, trzeba organizować wypróbowanie wirusu. U was, zdaje się, były odpowiedni... ...tilowi partnery. Och, szkorbut. Tak, Czesław Andrzejewicz, bandyty z Wenecji uważają mnie kontrabandystą i jeśli im zapłacić... Zbawcie mi podrobić, dajcie mi rezultat. Towarzyszu Lisnicki, zadanie zrozumiało? Tak точно, towarzyszu generale. Ach, towarzyszu generale, będziesz miał ciekawy. Ty zdradził orden i думав, що це зійде тобі з рук? Це ми ще побачимо. В мене є непоганий козир. Ти. No ty tak z tymi rękami do Anki. Nie, no sorry, gościu. До справи. А ось Красну площу, Павле. Бери на себе ти. Сам розумієш, окрім тебе більше нікому довірити не можу. Не підведу, товаришу генерале. Дуже цікаво. Але більше не можу. Втомився.
Nie ma problemu, możesz przestać. Mi się wydaje, że ja w takim wypadku przestanę mieć jakąkolwiek litość, bo tu chyba jakieś błędy w moich synapsach zostały wykryte, że ja jakoś się lituję nad takimi ludźmi. Gościu i tak wszyscy zerowany. Ale ty prawy, ubywa ty hirszy. Jakby to chociaż była uczciwa walka, ale... A, przepraszam. Więc tak, ja mam swoją satysfakcję, bo gościa spaliłem żywcem, ale zrobiłem dobry uczynek, bo nie poderżnąłem mu gardła. No sorry, jeśli ktoś mi powie, że Leśnicki przeżył spopielenie, moim zdaniem on był chory na wirusa. Ja mu strzeliłem w maskę, była dziurawa. Nie ma mowy tutaj o tym, żeby on cokolwiek przeżył. Jak na moje, jest to niewykonalne. Także jeśli ktoś mi powie, że oszczędziłem Leśnickiego, to chyba dzisiaj jeszcze nie defekował, tudzież nie srał, no bo... Na moje wyglądało to całkiem jednoznacznie. No ale na moim miejscu, znając życie, każdy zrobiłby to samo, zwłaszcza mając wgląd na to, jak się dobierał do Anki i jeszcze ją tam... znokautował, no to... Jak tu mieć szacunek dla kogoś takiego? Kto posieje wiatr? No właśnie, kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Dzięki za oglądanie i bywajcie.